Nie wiem, czy Andrzej, ale Sonia mi się kojarzy z takim kacapskim imieniem, albo z Mortal Kombat, bo w Mortal Kombat chyba była Sonia. No, była, była. Była Sonia. Siema wariaty, mamy Red Sonia. Ale nie wiem, dlaczego to jest takie nawiązanie, jakby to chodziło o jakąś taka Red Sonia, czy jakaś taka damessa od Killing Shotów, czy jakoś tak. Męczyliście, męczyliście i nagram specjalnie dla was. Na ten kanalik Machony bez spiny. Ty, w Czechach i Słowacji dozwolono od 21 roku życia. O Polsce już nie wspomnieli. Mamy tutaj 80 strzałów. Za czerwoną Sonię musieliśmy zapłacić 200 bez chyba grosza. Albo złotówki, już nie pamiętam jak to nam było. No tutaj już ten kartonik, w przeciwieństwie do tamtych, jest ten grubszy. Jest grubszy kartonik. Pozdrawiamy pana Zaldi, który nas rozpoznał i tą panią, jak się mordki cieszyły. Taki wielki gwiazdor, przyszedł mi fajberki kupić. Mamy ląd podstawowy, przepraszam, ląd podstawowy, ląd rezerwowy i strzałka, którą są do publiczności, za co? Pyroko ma u mnie duży plus. No to jest strzałka, jak przepraszam za wyrażenie, jak dla debili. Ale dzięki temu, dzięki tej strzałce, ktoś wie, którą stroną postawić do widowni, bo... Tak na pudełko to chyba nie ma, nie? Bo właśnie chodzi o to, że często, gęsto niektórzy gdzieś na pudełeczku dają, że to jest wyrzutnia kątowa i to wszystko. Niektórzy jakieś malutkie strzałeczki dają, którą są do widowni. A tu jest jak byk, strzałka, jak to się mówi, dla takich innych, którą są do widowni. I bardzo dobrze, bo często, gęsto ludzie się mylą. Ja też niejednokrotnie nam się zdarzyło odpalić coś, jak to się mówi, źle. Bo... Jeśli postawicie ją w tą stronę do widowni, wy jesteście widownią, tak ją odpalicie, strzeli, strzeli, ładnie będzie, ale zamiast pięknego piropuszu na niebie takiego, będziecie mieli tylko coś takiego. Bo to się wszystko zdubluje. Będzie dziwnie strzelać, bo tak jakby strzelała w tą stronę i na dwa. Tak, lice, nie? Więc jest strzałeczka, dzięki temu wiemy, którą stronę do widowni, kaliber 25 mm, 25 mm, 80 strzałów, strzały proste, kątowe. Za ile? Za stówkę, za 200. No, zapowiada się dość dobrze. Czy zrywamy górę, czy nie zrywamy góry? Odpowiedź jest taka. Mamy taką pogodę, że aktualnie nie pada, więc górę zrywamy. Ze względu na to, żeby potem było jak najmniej śmieci do zbierania. No bo wiadomo, my jak strzelamy dużo w jednym miejscu i byśmy tak nie zrywali z każdej wyrzutni, to później to byśmy siedzieli chyba z godzinę z grabkami, żeby to wszystko zgrabić. Chyba, że pada deszcz, no to wtedy góry nie zrywamy. I tylko tyle. Górę się po prostu zrywa po to, żeby mniej było do sprzątania. Pamiętajcie, jak skończycie strzelać, nie wyrzucajcie takiej wyrzutni do śmietnika, bo istnieje prawdopodobieństwo, że ona się może spalić. Na pewno ktoś z was tam jakiegoś szampanka będzie miała, albo jakieś piwko, to po prostu polejcie to, żeby tam gdzie się będzie tliła, polejcie, żeby się nie spaliła i po prostu postawcie koło śmietnika i tylko tyle. Nie zostawiajcie tego na środku ulicy, bo następnego dnia będzie szła pani, która nie kocha fajerwerków, porobi zdjęcia i będzie miała kolejny pretekst, żeby płakać, że ci od fajerwerków to są brudasy i w ogóle. Skończyliście strzelać, weźcie koło śmietnika, postawcie służby miejskie, służby porządkowe będą 2 stycznia jeździć, to pozabierają. Tylko dlatego mówię, zlejcie to, jak gdzieś się dymi, żeby po prostu się nie spaliło, bo one się mogą spać. Istnieje takie prawdopodobieństwo i to najczęściej takie właśnie duże kosteczki, czy modułowe. Mało to rzadko się palą, ale... I nie wyrzucać do śmietników, to jest moja prośba, bo wy to wyrzucicie do śmietnika, jak się zacznie kopcić, to się śmietnik spali i kolejny minus jest dla fajerwerków. Pamiętajcie, jedziemy wszyscy na tym samym wózku, nawet sezonowcy. Wy też jedziecie na tym wózku. Jak zabronią fajerwerków, to i wy też dostaniecie po uszach, bo będziecie jedynie z czego strzelać, to z gumy z majtek. Prawda, Andrzeju? Tak jest. Prawda. Albo z balonów. Albo z balonów. Albo tak jak ja w pracy, z butelki po wodzie. Można. I to was czeka. A ja teraz... Sierżant Bagieta. Tak, nie? O, to jest dobry... To już był policjant, ale to lubię go się oglądać. Grzesiu, pozdrawiam cię. Dobra, Andrzej. Odpalaj czerwoną Sonię. Dlaczego czerwona Sonia? Nie mogła być na przykład błękitna? No może będzie efekt sporo czerwonego. Może, zaraz zobaczymy. Czy faktycznie będzie ten klepot, co widzowie pisali. O! O! Ty jak na 20 mm?
No, powiem ci, czerwona Sonia. Dobra. Dobra jest. Fajna dynamika, fajne te pierdnięcie miała. Te efekty jak na 25 mm to były takie, widziałeś poprzednie jakie były, ta sama odległość. Tamte tak, a tu się już ledwo w kadrze mieściły. Więc tutaj ci powiem, ta Sonia taka na bogatości jest. Dwie stówki. To ona za dwie stówki jest. Więc... Fajna, fajna, miała te efekciki takie premium. Kurde ci powiem, normalnie w ciągu roku to miałaby zbyt. Miałaby zbyt w ciągu roku. Te efekty premium, które były i ten choreografia cała była fajna. No, ale widziałeś jak na kolorowa. Jak na 25 mm to dobrze się siupała. Dobrze siupała. No. O, właśnie o tym mówiłem. Czekaj, weź ją, bo się nam skopci. Wyciągnę z pudełeczka. Więc ja ci powiem, szczerze mogę jej dać takie sowite 9 z plusem. Na 9 z plusem zasługuje. Dobra, już, bo się, jeszcze nam się przyda do katuszy. A ty jak oceniasz? Ja bym tak 8 plus dał. No? Bo trochę tańsza może. Wiesz, 25 mm, strzały proste, kątowe, efekty Q premium. Jest? 80? 80. 83. No to tyle. Trzymajcie się ciepło. Fajna była, podobała mi się. Nie, nie była głupia. Fajną dynamikę miała, nie była za wolna, nie była za szybka. Tak, akurat o północy, jak ktoś nie ma dużego budżetu. No, ale mało było strzałów prostych. Tak jak patrzę, większość kątowa. Większość sporo kątowych szło i to w miarę fajnie tak szło. No, no dobra, trzymajcie się ciepło. Na razie.